Cześć, to ja, Ben 10. I zapraszam Was na kolejny filmik! Ale to nie będzie taki zwykły filmik, bo to będzie filmik z moich urodzin! Z Ben 10-em. No, z Ben 10-em oczywiście, ale chodźcie, bo wy tu zostańcie, a my powiemy widzom plan. Słuchajcie, ja już dla każdego będę miał, znaczy oni będą mogli sobie coś wygrać i już mam, że jeżeli na przykład Janek wygra, to on to dostaje, a oni jeszcze o tym nie wiedzą. Oni myślą, że to są normalne urodziny i nic nie dostają, tylko ja dostanę, ale chyba się mylą. Bo słuchajcie, dla każdego jest jakaś wygrana. Nikt nie przegra i nikt nie wygra. Znaczy w sumie wszyscy wygrają, ale słuchajcie, tutaj mamy różne takie, wiecie, na poduszkę, piórnik, zabawki. No, myślę, że się cieszą z wygranej. Ja arbuzerka. Ja arbuzerka. O, arbuz. Takie o, arbuz. Ale piramida. To pamięta challenge z arbuzem. No to zdrowie. Co to jest? Już mamy dwa challenge i szukajmy na nich pomysły. Ej, chłopaki! Zaraz do was dojdę, już idę. Cześć Marcel. Jak to? Przecież już się witaliśmy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, nie. Jeszcze raz będziecie musieli. Dlaczego? Bo nie ma tartu. To, stop. Jak to konkurs? Wstajcie wszyscy. Kto rozpozna moją ulubioną postać w Ben 10? Nie! Tak! Ja znam prawie wszystkie. Nie, ja znam wszystkie. Nie. Z tych jest ktoś, kto jest moim ulubionym. Masko. Chodzi o maskę. Czy że taką, jaką macie maskę, to po prostu. I po prostu kto pierwszy znajdzie, to on normalnie wygrywa. Dobra, a 3, 4, start! Fajer. Nie. Szybcior! Szybcior! To były ręki! Ale tu nie ma. Tak, ale chodź. Nie, stańcie, zaraz do was dojdę. Ogłaszam zwycięzcę Janka, a więc Janek pierwszą rundę wygrał, bo zgadnął, jaka jest moja ulubiona postać, czyli że Szybcior. Dobra. Zobaczcie, ja już tutaj sobie wcześniej przygotowałem, co jest dla Janka. Mam teczkę tutaj i teraz trzeba mu to zanieść. Dziękuję. Z pierwszego konkursu jest Janek i Janek to dla ciebie. No. Dziękuję. No. Zostaw to, zostaw to! Co dla ciebie, Janek? Jest. To dla ciebie, to dla ciebie, to dla ciebie. To powinno być moje! Halo! I to dla ciebie. Dziękuję. A więc myślę, że... Zgadnijcie dlaczego. To możesz otworzyć. Okay. O, niespodzianka Pentena. To jest poszewka na podróżkę. O, turbin wodny! Myślę, że będziecie zadowoleni. To jest fajne. Znaczy Janek... To nie jest poduszka, to jest poszewka! Wiem o tym! Wiem o tym! Ja o tym wiem! Nie możesz mi tego znowu mówić! Ja z nim! I masz piórnik, oczywiście... Zobacz. Ogólnie takie szkolne rzeczy... Przypomina mi to coś. Jest druga tura konkursu. Ja też mogę? Czego? Nie, ty już nie. I słuchajcie, myślę, że tutaj... Iza się najbardziej spisze z was. No to tak, to na pewno. Chodzi, że macie narysować jak najładniej Ben 10-a. Chodzi, że jakąś postać. Ty się poddają. Ja jakąkolwiek postać. Mam nowe kredki. A ty jesteś słaby. Przydaję się. To jest też moje? No. Potrzebujemy twojego piórniku natychmiast. Okej. No tutaj. Dojtek, dla ciebie karteczka. Moje nowe kredki już nie potrzebują. Stasiek, Seba i Iza. Smutek. O nie! Pokaż tego bębna. No zostaw to, człowiek. Ogólnie to chodzi tak. O właśnie, postawmy tak, bo właśnie nie wiem, jak wygląda bębna. No tylko macie 15 którą macie. Daj książkę! On będzie miał najtrudniej! I ty! Pokaż książkę, ty też! Znaczy nie aż tak, bo ja mam takie kule w sobie. O, no trudno. Tylko powiem wam, że kto najładniej też. Ej, ale ja to od razu spadłem. Ja mam najprościej, bo ja mam takie jakby koła, a oni co mają. Ej, ale Stasiu ma trudno, on ma trudno. To zależy jaki masz talent, bo na przykład Iza mogłaby wygrać. Nie, się mieści. Nie, mieści się. Ale Wojtek ma nie fajnie, bo... Jest właśnie fajnie. To jest bardziej taki test, kto najładniej narysuje Ben 10. Weźmy ten dywan, żeby wam się łatwiej rysowało. O, dobra, wkładę wam kredki. Bardziej w sumie... jeden ej, ale nie może tego ale macie czarne kolory, no to nigdy nie używaliście koloru czarnego. My z Jankiem liczymy czas, bo Janek wygrał pierwszą rundę. Myślę, że Janek był najbardziej zadowolony, znaczy jest bardziej zadowolony. I my liczymy właśnie czas i... Będziemy jury, jesteśmy jury. Będziemy oceniali wszystkie dobre. Dobra, to fajnie. Ej, bo miś trochę wyszedł, co nie? To trochę jest w szybę. Najłatwiej myślę, że to Seba. W sumie nie wiem. Co? Ręce do góry! Wszyscy ręce do góry. Ej, ale odłóżcie kredki. Słuchajcie, zastopujemy czas i macie tylko 4 minuty. Zobaczcie jak sobie narysuję. To jest Seby. To jest Seby. To Wojtka. To Staśka, to Izy. I tutaj będzie ankieta lub tutaj, ale chyba tutaj, a nie tutaj. A teraz czas na lody z borówką, moje ulubione. I teraz. Marcel, weź sobie tego. Skończyłam. Więc proszę dwie. O, jeszcze niebieski. Niebieski. Coś trudno dosyć też. Nie tego tu. A może nie tą stroną. To jest mój rysunek. To mój rysunek. A ja tak narysowałem. Ja tak narysowałam moje arcydzieło. Widzicie wszyscy i pokażcie swoje rysunki. Jak był? Dobrze? Tak. Nikogo. Dobra. To może być dziwne, ale to nie jest Iza. Co? To Stasiek. Stasiek. Idzie. Stasiek. Stasiek Wojtek. Stasiek. Stasiek. Jezu, ale trolle. Ale śmieszne. Specjalnie. Ale śmieszne. Huhu, ale się uśmiałem, aż mi łezki z oczu... Wychodzę. Dobra. Kandydatem był Stasiek, ale za to, że tak nie chciał, taki był zniechciany i nie dorysował tam kilku elementów, przegrał niestety. Bo on tutaj nie dorysował i tak mu się nie chciało, no, ale nie chciało. Stasiek, powiem ci, że jak na chłopaka masz bardzo duży talent. A ja? Nie. Nie. Ja? No, czy my chcesz, a ty miałeś najmocniejszy, więc... Chcieliśmy ciebie obstawić, ale nie wiedzieliśmy jakbyś sobie poradzić. Myślę, że jesteś zadowolona z swoich prezentów i myślę, że obstawiam, że wygrasz. To ja? Obstawiam! Dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli Izy rysunek się najbardziej wam podobał, to dajcie łapkę w górę. A oczywiście jest tutaj lub tutaj ankieta, ale z tego co pamiętam to tutaj. I tutaj będą wszystkie, wiecie, imiona, rysunków i po prostu obstawicie, kto najładniej narysował. A teraz idziemy na dwór się pobawić i zamyślę, że piórnik ci się najbardziej przyda z kredkami. Ben 10. Yeah. Jesteśmy na dworze i bawimy się. I za niedługo będzie kolejna konkurencja. A dokładnie to za chwilę. Cały czas Wojtek chce tą maskę. No a ja cały czas chcę tą. A ja cały czas chcę mieć tą turbinę. Dobra, Szybcior, musisz iść do nich. I trzecia konkurencja. My zapraszamy do siebie. To my tam będziemy, a wy ja mam nadzieję, że przegrasz i ty też. Mam nadzieję, że przegrasz. Mam nadzieję, że przegrasz. Założył mi maskę na łeb. Dobra, bawimy się! Muszko! Na ławce tamtej. Kolejna konkurencja to będą kalambury, ale to nie będą takie zwykłe kalambury, bo to będą kalambury Ben 10. Czyli wy występujecie? Tak. Tak, na pewno. Ja pierwszy stop. Ja, to był pierwszy. Wojtek, ty nie odpowiedziałeś. Odpadasz. Szybcior! Wszyscy razem. Wszyscy razem. Dobra, to jeszcze raz. Turbin wodny! Ja Turbin wodny odpadasz. To idziesz tam do Wojtka. Dobra, słuchajcie. Inferno! Jest! Nagroda będzie na ciebie czekać. I tak byś wygrał. Nagrodę odbierzesz w domu i tak byś w sumie wygrał. W sumie prawda. No bo Iza już była. No i tak. Łatwizna, po prostu znam dużo postaci. Byłoby trudno, jakby Marcel zaczął pokazywać Skalniaka, bo Skalniak to trudno ten. Ciężko się pokazuje, ale ciężko zgadnąć, bo to może być Inferno, Szybcior albo ktokolwiek. Dobra, a teraz coś dla was i w sumie też dla was. Tego możecie nie zgadnąć. Ja wiem, to jest diament. Nie, dzikie plącze? To jest nasza ostatnia konkurencja i tutaj chodzi o to, że muszą z zamkniętymi oczami dotknąć maski, muszą je zganąć i wybrałam od takie maski tylko jakby samej wodór. A więc teraz... Maska. Lepiła. Co? Czy ja to byłam? Inferno! Ale czy ja to byłam? Wojtka to była. O, on pierwszy powiedział. Wojtka. On pierwszy powiedział. No to słuchajcie, Wojtek powiedział pierwszy Inferno, ale za to Stasiek powiedział pierwszy do kogo to jest. I myślę, że sprawiedliwe by było przyznać im remis. Cieszycie się? Jej, jasne. Tak, przynajmniej nie będziecie się kłócić. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Czas na rozdanie nam. Zamienię, bo słyszałem, że Wojtek chciał bardziej Inferno. No to niech już mu będzie. Jakby co, nie dziwcie się, że dla Staśka jest tak dużo, ale po prostu nie mają na spółkę. Tutaj. No bo wiecie, to są bracia. To jest dla kogo? To jest dla... Jej! Zobacz, jaką postać w ogóle! Bo widziałem! Nie! Otworzyć ci to? Nie. To jest jakiś smutek. No cieszę się. Bardzo. Inferno na pewno. Oczywiście troszkę macie na spółkę. Taki. O, 4 ręki. 4 ręki? Czekaj. Mam na nie. Dobra, nie. Jest! Inferno! Jej! Dziękuję. Też dostałam Inferno. A nie. Tylko jedno. O! Bitwa! Znaczy już! O! Następny. Chyba Stasiek. O! Jestem przecież szybciej. Szybciej, czekaj, jeden tak! Dawaj, Wojciech! Dobrze! Jeszcze! Dawaj! Jeszcze! Bukam ci bardzo, dawaj! Powiedzcie tego! Nie raz to Wygrałem! Ej, stop! Muchaj się! Ej, nie ma czegoś takiego! Nie, od nowa! XD! Ale co on zrobił? No bo jak on mówił Stop! Słuchajcie, występujecie we filmie. Ej, ale ja chcę sobie też zmuchać, tak. Dobra. 3, 2, 1! Dawaj Szyba, nie daj! Dawaj Szyba! Dawaj Wojtek! Stop! Niech Szyba! Wygrałem! Porównaj! Dobra, dziękuję za baloną! Nie żyje nam! Ale to... O, teraz bolało! Moje oczy. Serio dostał ty? No, ja dostałam tego smoka. Jak fajnie na ciebie kropi. Tęcza! Gdzie? No będzie tęcza, bo jest słońce i pada deszcz. Ano? Seba, przecież jesteś turbin wodny. Odwołaj ten deszcz. O, ej, ale jest problem. Turbin wodny nie miał takiej mocy. Ben 10! Nie no, a tak na serio to koniec tego odcinka, koniecznie zostawcie łapkę w górę, nie komentujcie, ale zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, bo dobijamy 120 000 subskrypcji i myślę, że dobijemy, może za rok będę miał 200 000, nie wiadomo. Jestem brudny, bo jadłem pysznego torta. A nie możemy zamiast 120 000 od razu 300 000? Mój drogi, nie, bo ja lecę po 20 000. Rozumiesz? A teraz powinieneś mieć za swoje.